I witam wszystkich ponownie, cześć, cześć, hej, to jest odcinek kolejny, zagrajmy w Głupki z kosmosu Space Invaders, z tej strony ESU, witam was i zapraszam na show. Jesteśmy Gorgiusem w chłodni, chciałem powiedzieć w saunie, w zasadzie się nie pomyliłem. Drzwi żelazne, których nie otworzymy, nichuja. I słuchajcie, sprawa wygląda bardzo prosto, będąc tutaj Gorgiusem. Przypominam, że jesteśmy wciąż w Area 51 i próbujemy... W zasadzie nie wiem, co próbujemy. Super Gorgius, brawo Yeti. Próbujemy się jakoś dostać naszych przyjaciół, nie wiem, zemścić się. Dobra, pierwsze, bierzemy hak, który jest tutaj. Tutaj, wieszak. Mamy wieszak. Ubrania sobie tutaj wiszą. Kurwa, co to jest? Wygląda jak jakieś mięsne kule z żebrami, które wyglądają jak zęby. Brawo Gorgius, fajnie spadłeś. Za pomocą haka możemy zrobić niezbyt logiczną rzecz. Mianowicie rozwalić tą gazurkę, która jest tutaj obok. O, tą. Gorgius, ty zjebie. Hop. Dawaj. Bum. Czy to nam coś dało? Dobre pytanie. Po co ja to zrobiłem? Wygląda jakby coś tutaj, nie wiem. No nie wiem. Nie, no coś tu musi być jeszcze na rzeczy. Kurde. Kraty? O, widzicie? Coś zaczyna działać chyba. Albo i nie. Albo i nie. Jeszcze raz spróbujmy. Spoko, wygiął tylko i nic poza tym. A, demet. Może jednak uda nam się otworzyć te drzwi. Może, nie wiem, jakieś ciśnienie wyrównałem, coś w tym stylu. Tak. Brawo. O kurde, iskry poszły. No tak, to był gaz. To był gaz. Czyli trzeba było po prostu odkręcić gaz, jebnąć parę razy, aż iskry pójdą i wywaliło. Młotkiem dostajemy się do trochę większego arsenału. Czy będzie on nam potrzebny do zabicia jakiegoś człowieka kształtnego? Nie. Szkoda, nie? Przydałoby się. Będziemy musieli rozpieprzyć sobie parę mebelków, żeby przejść dalej, bo tu jest taka stołówka, jak widzicie, zrobili tutaj ci ludzie burdel. Wcale nie ja. Tom. Nie. Coś mi tu, kurde, nie gra. Coś mi tu nie gra. Tędy. Jest tylko tędy. Fuck. No dobra, może jednak... Nie musimy nic rozwalać. Może drzwi? O! Jaki koleś. Wyjście. Cholera. Niebieskawy, trochę wolniej. Hej, grubasie, a dokąd to? Może masz przy sobie trochę drobnych? Ale głupie. Może masz przy sobie trochę drobnych? Proszę no bardzo. Dobra. Zejdźcie mi z drogi, zdezelowane gołębie rupiecie. No i... No to zniszczkie, no kurna. No dobra, zejdźcie mi z drogi, zdezelowane kuchębę rupiecie. Kurwa, taboret mam rozpieprzyć, napisz co to było. Tak, taboret. Wypuśćcie mnie, albo będę musiał porąbać ten uroczy taborecik na kupę wykałaczek. No to rąbaj. O, jednak się wystraszyły. Nie chcą być wykałaczkami. Znowu zajebiste drzwi. O w dupę, jakie tutaj flądry są. O nie, nie podoba mi się to. Wcale mi się nie podoba ten przycisk. Zapiszę, bo pewnie zginę jak to zawsze. Środkowy przycisk. Tak. Yes. O kurwa. Boże. Boże, co ja zrobiłem? Prawy przycisk. Uratowałem was. Nie, tak naprawdę pewnie ich zabiłem, ale czy to ważne? Tam. Cześć wielki kutasiany oczo głowie. Czy ciebie też trzeba wypierdolić? O nie! Nie, przepraszam! Jaki biedny! Nie tak miało to wyglądać, chciałem go teleportować tylko. Żal. Idziemy dalej, moi drodzy, idziemy dalej. O cholera! Wygląda na to, że jesteśmy w pułapce. O, Candy.
Jak tam po spędzonej nocy? Czy już wytarłeś swoją głowę ze spermy? Nie? Cholera. Dlaczego to jest ta dziwna melodyjka? Przeraża mnie. Mebelek, tak. Ale do cholery to... Boże. Otwórz to i zajrzyj tam. Brawo Candy, brawo Candy, brawo Yeti, kanapa. Forsa! Spoko, pewnie mu z kieszeni wypadała. Jak tutaj siedział, sobie masturbował się na tej kanapie, ten robocik. Ale no słodkie, o kurde. Roboporn? UFO porno! UFO porno! Dobra. I teraz w takim razie, moi drodzy, możemy stąd wyjść. Spędziliśmy noc i za to mamy pieniądze. Oczywiście musieliśmy dać te pieniądze. I te pieniądze trzeba zwrócić dla muchy. Kochanie, możesz to wyciszyć? Dobra, udało nam się teraz tutaj dzięki tej muszce się dostać do kolejnego kanału. Oczywiście musieliśmy jej zapłacić, bo prawo równowagi musi zostać zachowane. I jesteśmy naturalnie Candy znowu. Dobra, i to jest dziwny moment, którego nie do końca zawsze ogarniałem. Ponieważ tu jest mnóstwo teleportów i można się do każdego wejść. Nie wiem, czy jest tutaj jakieś rozwiązanie tego. Ja znalazłem je tylko w solucji. No i nie ma opcji, żebym znalazł jakoś inaczej. Jeśli ktoś ogarnia, gdzie jest na przykład rozwiązanie w tej grze, które pozwala tutaj to zrobić, to niech napisze w komentarzach, jestem bardzo ciekawy. A tymczasem rozwiązanie solucyjne. Kabina numer 1. Kandydatko numer 1. Chyba to jest jedynka, Boże, mam nadzieję. Jej! Teraz do trójki. Fajna muzyka swoją drogą. Kandydatko numer 3. Trójkę, panie! Trójkę wybierz! Wybieramy trójkę, oczywiście, że tak. I się w piątce chyba. Tak, teraz idziemy do ósemki. Naprawdę nie ogarniam tego, to jest tak bez sensu, że mogłoby tego nie być. Pojawiliśmy się w 13. I 21. Widzicie, to jest 1, 3, 8, 21. Cholera wiem, może to jest jakiś matematyczny wzór. Ale idziemy do 21. I oby zadziałało. Ja pierniczę, niech zadziała! Tak. I też jesteśmy uwięzieni. Cześć, Gorgius. Teraz będziemy prawdopodobnie sterować tym. Jak on tam się nazywa? Cholera. Stereo, właśnie. Jakoś tak nikogo nie widzę. Jest stereo! Kolejna króciutka sekwencja stereo, która doprowadzi go do tego, co jego przyjaciół, czyli do powolnej śmierci w kapsule. Widzicie, jest tutaj dość kurna ciemno. Nie wiem, może teleporter w takim razie? Trzeba sobie przypomnieć, co mamy w ekwipunku. Przede wszystkim, w ekwipunku mamy, moi drodzy, buta, kartę i cegłę. Cegłę to ten kosmita ceglasty, którego uratowaliśmy ostatnio. F2, hop, hop. I teraz tak, pedał. Depczemy pedała! I na przycisk trzeba postawić cegłę, ponieważ on musi być wciśnięty cały czas. Bo jakbyśmy wcisnęli, to oczywiście drzwi by się otworzyły, ale natychmiast by się zamknęły. I możemy w ten sposób wyjść. To jest bardzo ciężka zagadka. Pewnie jesteście strasznie dumni, że wasz ESO coś takiego dał radę rozwiązać. Ale to nie koniec. Dopiero się ta gra rozkręca. Nie, dobra, no i w zasadzie już się kończy, ale najtrudniejsze jeszcze przed nami. Są przynajmniej dwie sekwencje, które są naprawdę o wiele trudniejsze niż... niż cała reszta. Tylko zastanawiam się, które drzwi się do cholery otworzyły. Te, okej. Okay. Tajne drzwi. Dobra, to jest kolejna sekwencja, która jest w miarę prosta. Kiedyś wydawało mi się trudna, ale trzeba zapamiętać, jak to się...
Trzeba po prostu klikać w takiej samej kolejności, w jakiej się to zapala. To będzie cały czas powtórzone. I będą dodawane. Niebieski, niebieski, zielony. No kurde, wcisnę to. Niebieski, niebieski, zielony, czerwony. Ja to sobie zapiszę od razu. Oczywiście to wciskanie jest takie, widzicie, mozolne, ponieważ on musi to wcisnąć, żeby było fajnie. I dopiero potem się zaczyna kolejna sekwencja. Żółte. Dobra, jedziemy. Jak się pomylimy, to trzeba od nowa i chyba jest losowo. To jest całkowicie losowo zrobione, jeśli dobrze pamiętam. Zielone. Czerwone. I żółte. Jedziemy. Dawaj, stereo. Czerwone, żółte, żółte. Okej, okay, żółte dwa razy. Niebieskie. Już zaraz będziemy kończyć to, bo to nie jest wcale takie długie. Ale głupie. Zielone. Czerwone. Jak piekło. Żółte jak siki. I chyba ostatnia sekwencja, albo przedostatnia. Niebieskie, dobrze. Dobrze, banalne. Nawet w Might and Magic coś takiego było, słuchajcie. W krysztale Eskatona, gdzie trzeba było sobie wcisnąć melodyjkę, która się odpowiednio zapalała również na lampeczkach. Tu melodyjki nie ma, są tylko kolory. Taka uboga wersja. Cholera, jeszcze? Czerwone. Jezu! Dobra, jedziemy. Niebieskie. Niebieskie. Ziel. Czerw. Żółty. Wygląda jak zabawka dla dzieci. Żółty. Niebieski. I czerwony. No chyba ich pojebało! To miało się już dawno skończyć. Zielone, okej. Niebieskie. Niebieskie. Jak was to nudzi, to możecie bez problemu przewinąć w przód. Wcale bym się nie zdziwił, ja bym tak zrobił. No ale niestety nie przyspieszę sekwencji gry, żeby on szybciej to klikał. Żółte. Niebieskie. Czerwone. Zielone. I jeszcze lecimy, super. Żółte, niebieskie, czerwone, zielone, zielone. Dwa zielone na końcu. Niebieskie. Niebieskie. Zielone. Już pewnie zapamiętaliście to sami na pamięć. Czerwone, żółte. Dawaj stereo downie. Żółte. Niebieskie. Czerwone! I dwa razy zielone. Proszę, niech już to będzie koniec. Błagam, ja chcę już dalej. Tak! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziesięć do zapamiętania. Spoko. Bez kartki też by poszło. Tylko trzeba to bardziej ogarniać. I oczywiście zapiszę sobie grę, bo coś czuję, że za chwilę mi się zatnie. Chociaż nie, dwa razy mi się może zacięło, może trzy razy podczas całej gry. Zobaczcie, jesteśmy w pokoju tego profesora Helmuta, czy jakiemu tam. Innego fiuta. No brawo, Yeti. Nawet nie pomyśli, że to może być jakaś pułapka. Co się właśnie stało? A co ze mną? Czy ktoś mnie uratuje? O, biedny Baldur. Co tu się dzieje, bambino? Bambino. Lepiej zamknij jadaczkę podczas mojej siesty. Hej, pizzo gęby, czy to ty darłeś mordę jak una femina? Czy mógłby mi pan pomóc? Chciałbym się stąd wydostać. Biedny bot. Muszę wrócić do mojego UFO i odszukać moich kolegów. A ja nie ufam mu. A, ten nowy statek jest twój, co? Dobra, molto bene. Wiem, gdzie on jest. Bambino. Do hangaru zesz. Tentacle.
Dobra, teraz będziemy sterować Badem i to będą Mały, dwie najtrudniejsze. Po tej Badzie przez pół wieku. Idź tędy, amigo. To skrót. Prego, prego. Bardzo uprzejmie dziękuję panu. Nieczęsto się spotyka tak miłe osoby. Tak, teraz będą naprawdę najtrudniejsze sekwencje podczas całej gry. Możecie mi wierzyć lub nie, ale sami zobaczycie. Dobrze, zawsze z radością pomagam bliźni mi i takie tam. Ale on coś musi knuć. To jest takie oczywiste. Dobra, kurna. Jedziemy. Jedziemy, wyszliśmy, tu jest wielka toaleta, jak widzicie, umywalki. Pod prysznic, wejdźmy pod prysznic. Wiem, że tego pragniecie. Tak, nie! Już wiem, że zaraz zginę, jak to pociągnę, to jest takie typowe w tej grze. Ojej, coś wisi z sufitu, pociągnijmy to i zginijmy. Czytajmy całą grę, ale kurna. No patrzcie, patrzcie! Ja pierniczę, działa. Fajnie, fajnie. Zajebiste. Przeraża mnie, ta ściana się na mnie patrzy. Idę stąd, bo boję się. Prysznic lepszy niż u mnie w domu, naprawdę. Dobra, i kibelki. Wskakujemy do największego kibelka. Ponieważ ma... lol. A ten mały po prawej to dla Wiktorii. Widzicie? Udało nam się tutaj zrobić Assassin's Creed'a. Pięknie, bad. Brawo! Wszyscy biją brawo. Idź w lewo, idź w lewo. Idź w lewo, idź w lewo, okej. Okay. No to pójdę w lewo. Tędy. Nie wiem gdzie iść, ale idziemy totalnie na ślepo. O kurwa. Fajne, fajne. Ile pomadki, ile papieru toaletowego. Czy to zaplecze Biedronki? Widzicie, co znasz tajni agenci? To się nazywa Splinter Cell. Tajny agent Bat do usług. O, i to jest to, co wam się na pewno spodoba, czyli sekwencja numer 1 Badem, najtrudniejsza w grze niemalże. Jej! Dobra, dość. Tak, musimy przejść na sam koniec labiryntu, dobrze wiecie. I to jest kolejna rzecz, której... I to jest ogólnie połączenie labiryntu razem z polem golfowym. Dlatego zauważycie tutaj bardzo duże ilości piłeczek golfowych. Ogólnie rzecz biorąc, sprawa wygląda tak. Po labiryncie chodzi się nie za fajnie. Trzeba klikać przed sobą i często się bat cały czas zacina. Trzeba klikać czasem przed nim, za nim i tak dalej, i tak dalej. I znowu, jest jedna tylko dobra droga. A problem jest taki, że... jak nie znasz tej drogi, to się błądzi po tym labiryncie i nie ma opcji, żeby znaleźć tą drogę szybciej niż w, nie wiem, 30 minut czy coś takiego. Także naprawdę, nie wiem jakim cudem tutaj ludzie sobie znajdowali tę drogę, ale myślę, że błądzili po 2 godziny, w końcu znajdowali, robili save i tak dalej, wczytywali, albo nawet rysowali. Także bez solucji to jest mega trudne. No, tu jest właśnie moment, w którym on się na przykład zacina, ale idziemy dalej. Patrzcie dokładnie na drogę, jeśli macie zamiar w to zagrać, to tutaj macie właśnie proste rozwiązanie, gdzie trzeba iść naszym badem. Widzicie? Klikam, 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 a on nie idzie. Stara gra. Nie wiem, albo nie było testerów w tamtych czasach, albo szkoda im było kasy tracić na testerów, bo tutaj to chodzi naprawdę biednie. Tędy, tędy, tędy. Okej, okay, i teraz... tutaj chyba. Chyba tak. W lewo. Tak, tak jak mówiłem, jedna z najtrudniejszych części całej gry to jest właśnie ten labirynt. Ale nie najtrudniejszy. Najtrudniejsza będzie już za chwilę. Czyli tak zwana pustynia wokół Area 52. I to jest naprawdę największe skurwysyństwo, jakie mogli zrobić twórcy graczowi. Nie cierpię! Ale na szczęście mam rozwiązanie. Widzicie? Widzicie? Spójrzcie. Klikam, to można naprawdę doprowadzić człowieka do wkurwu. Bo raz chodzi, raz nie chodzi. Ale swoją drogą jest fajna muzyka, naprawdę taka... tajemnicza, można powiedzieć. Dude! Ogarnij się.
Dobra, tutaj. Nie wiem, zapiszę, bo też nie jestem pewien. Tak, dobrze, idziemy, okej. Okay. Tu powinien być takie cosik. O! I mamy filmik. O, witaj, witaj, cześć, cześć, hej, 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 zagubiony, może cię podrzucić, dokąd się wybierasz, co, co? Tak, to byłoby miło z twojej strony. Dokąd się wybierasz, tak. Dobra, wsiadaj. Tak, to jest super szybki ślimak. Gotów, trzymaj się, zamknij się i zapnij pasy, bo za chwilę będziemy przekraczać prędkość dźwięku. Gotowy, no gotów, dobra, odliczamy, 3, 2, 1. Piękne. Zapnij pasy i zamknij się. Tak. Prędkość dźwięku. Jezu, dlaczego Bat jest taki garbaty? Czy on jest za gramerem? Czy on siedzi tak długo przed komputerem? No kurna, szybciej! Co za troll! Kurwa, to on był trollem zanim to było modne. Naprawdę. A Bat jest najlepszy, nawet nie narzeka. To jest właśnie, z niego trzeba brać przykład. Wyjebane ma na korki i na inne takie. Dobra, nie wiem, escape? Dzięki. Niech Bóg błogosławi escape'y. No już! Weź mnie wypuść. Tak. Fajna sprawa. Taki labirynt i na końcu jest jedna dziurka, do której się... Ej, żyjesz, wystraszyłeś się, mam nadzieję, że nie było za szybko. Dobra, muszę już pędzić, do zobaczyska, pa, pa! To, dzięki. Chyba jestem zbyt gruby. Dobra, wchodzimy do dołka. Super, brawo Yeti. Co teraz? Zielony kosmita. Robiłeś gumę? Zjadłeś go? Co to było? To było dziwne. Aha, jakie to mądre i bystre. Okej, okay, i teraz tak. Mamy z tej strony, moi drodzy, wiatrak, przez który nie przejdziemy, bo nas przetnie. Ale mamy tutaj robocika, z którym zaraz pogadamy i któremu zrobimy bardzo duże kuku. Wygląda jak Clayman trochę z Neverhooda. Huda. Siema, Clayman. Clayman up here. Ho, ho, to chyba niezdrowo. To chyba niezdrowo pracować w takim wielkim odkurzaczu. A żebyś wiedział, cholera. Długi dzień pracy, nie płacą nadgodzin i zawsze ci w oczy wieje. Och, i nie ma telewizji. Jeju, ale ma pan świetny strój roboczy. A te buty włoskie pewnie, co? Jakiej firmy? Buty? Jezu, tak, pogadajmy o butach. 50 kilo każdy. Niełatwo w nich chodzić, wierz mi. dobra. Może chciałby pan troszkę masażu? Może chciałby pan troszkę masażu? A kopa w dupę chciałbyś dostać, chłopczyku? Geju. Mówię tylko, że pewnie stopy pana bolą. A trochę masażu stóp jeszcze nikomu nie zaszkodziło, co? Tego niech będzie. To mi dobrze zrobi na odciski. I patrzcie teraz. O! Fajne. Jaki biedny, kurde, buty zdjął. W ogóle kto tak zdejmuje buty? Co się z nim stało, z tym biednym człowiekiem? O kurde! Da się z nim gadać? Naprawdę mi przykro, nie chciałem pana uszkodzić. Nie żyje oczywiście. Boże. Z kim się nie spotkamy, to nie żyje. Dobre pytanie, co teraz? O cholera. Może jednak czegoś potrzebujemy, kurde bele. Robot. O fuck, o fuck, o fuck, o fuck, a teraz na mi miotnie. Tak właśnie czułem. Jeszcze go wybiliśmy z kopniaka. Wentylacja! Jest wentylacja, wszystko działa. O Boże, i to jest właśnie ten moment, o którym wam mówiłem. Najgorszy w całej grze, ponieważ można tutaj iść po... w zasadzie... na północ, na południe, na wschód i na zachód. Jesteśmy zawsze ustawieni na północ.
i naprawdę na podstawie co? Na podstawie krajobrazu nie da się stwierdzić, gdzie co jest, nie? I teraz tak, sprawa wygląda prosto. Idziemy na południe. Tak, widzicie, południe, zachód, północ, wschód. I każda plansza wygląda bardzo podobnie i naprawdę można się tutaj zgubić, cały czas się kręcisz w kółko. Także lecimy na zachód. Cały czas na zachód. Na szczęście szybko te plansze tutaj znikają. I bierzemy węża od hydrantu. On się bardzo nam przyda, zobaczycie. Do Bungie. W ogóle hydrant na pustyni, zajebiste. Na południe. I jeszcze raz na południe. I to fajne, te kości tutaj, kurde. I teraz tutaj mamy centrum wszystkich kości i lecimy na wschód. Cały czas, cały czas, cały czas, aż do pewnego miejsca, które będzie nam potrzebne. I jeszcze raz jedziemy. Jeszcze raz. Huśtawka, tak. Zdejmujemy najpierw kamień, bo tutaj się koleś huśtał z kamieniem. No cóż, forever alone. Rock alone. Teraz kamień będzie samotny, więc jest rock alone. I bierzemy czaszkę. Kapelusza nie potrzebujemy, a czaszka nam się również przyda. W tej grze to już kolejna czaszka, którą bierzemy. W ogóle swoją drogą wygląda dziwnie. I lecimy na... Dobre pytania. Na zachód? Chyba, tak. I na południe. Cały czas. Naprawdę, to jest naprawdę paskudna sprawa, jeśli nie zna... O kurde, zginąłem. Chyba zginąłem. Jaki zasuszony. Fuck. O fuck, no to trudne w takim razie. Demet, to mamy trochę problem. Dobra, ale idziemy najpierw do tej huśtawki. Musimy do niej dostać się. I z huśtawki będziemy jakoś kombinować inaczej, bo chyba mam źle zapisane w takim razie. Mógłby się tej wody napić, co za debil. Lecimy dwa razy na południe. Herpa derp. I na wschód. Aż do huśtawki. Fuck, zastanawiam się naprawdę, co ja źle zrobiłem. Coś musiałem źle zrobić. Tum, 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 tum. O, okej. Jedziemy. Jedziemy, bad. You badass bitch. That's how it all. Okej, i teraz robimy sobie, moi drodzy, zapis. I ten zapis będzie... Nie, proszę. Będzie bardzo ważny. I teraz kwestia. Musimy... A, cholera. Tu, tędy, tu. Tędy. Może jednak tutaj w takim razie. Spróbujmy. Jak się nie uda, to skończymy po prostu odcinek. Południe. Na południe spróbujemy chociaż. No właśnie, nie. Nie udało się. No nic, dobra. Skończymy tutaj w takim razie ten odcinek. Do zobaczenia wszystkim. Trzymajcie się. I zostawcie komentarz i lajka pod filmem, jeśli wam się podobało. I do zobaczenia w kolejnych częściach tego let's playa i kolejnych moich filmach. Na razie, pa pa, hej! Jeśli obejrzałeś film, nie zapomnij dać kciuka. Jest to spora motywacja dla twórcy. I pamiętaj też o subskrypcji, by być pierwszym i być zawsze na bieżąco z kanałem. A jeśli masz wenę i ochotę, walnij również komenta. Dzięki wielkie, moi drodzy, i pozdrawiam was serdecznie. Jesu.